trzymamy się tego brudu skala, bo Jezus nas lubi. Przyjaciele, nazywam się Asia Kowalska i chciałabym wam powiedzieć o najważniejszej osobie w moim życiu. Chciałabym wam powiedzieć o osobie, która odmieniła moje życie o 180 stopni. Ta osoba ma na imię Jezus. I wiem, że dla was brzmi to tak, że pewnie w kościele katolickim słyszeliście to mnóstwo razy, ale średnio mnie to obchodzi, bo to w ogóle nie ten Jezus. Nie o tym Jezusie w ogóle chcę mówić. I chcę powiedzieć o sobie i o swoim życiu. Jak byłam młoda, jak byłam dzieckiem, to miałam przerąbane w szkole. Byłam jednym z wielu dzieci w Polsce, które są gnębione. Jak byłam w gimnazjum, próbowałam się zabić. Potem trafiłam do wspólnoty religijnej. Myślałam, że tam jest spoko, bo znalazłam ludzi, którzy mnie rozumieją, bo znalazłam ludzi, z którymi można było spędzić czas inaczej niż jakoś sama. A potem zaczęłam chodzić na studia. Przeprowadziłam się do dużego miasta, zaczęłam imprezować. W moim życiu pojawiły się różne rzeczy. Pojawił się alkohol, pojawiły się narkotyki. W moim życiu pojawiły się nielegalne relacje z chłopakami, które nigdy nie powinny były tam zaistnieć. Aż wreszcie, pewnego dnia, przyjechałam tutaj, do Warszawy, do mojego kościoła, do mojego domu. I tutaj poznałam Jezusa, poznałam Go osobiście. Zastanów się przez chwilę, jaki twoim zdaniem jest Bóg. I albo to nie jest w ogóle taki Bóg, jaki ci się wydaje, albo ty nie wierzysz w to, co pomyślałeś. Jezus jest moim Panem. Jezus jest osobą, która potrafi realnie odmienić życie. Jezus odmienia moje życie. Kiedy przyjechałam tutaj do Warszawy, byłam pewna, że ja znam Jezusa. Byłam pewna, że ja wiem, kto to jest. Spędziłam milion godzin w kościele katolickim. Spędziłam milion godzin chodząc na jakieś pielgrzymki, modlitwy i inne duperele, które teraz wiem, że są nic nie warte. Dopiero teraz dociera do mnie, że gdybym nie oddała swojego życia Jezusowi, mimo wszystkich modlitw, które odmówiłam, byłabym skazana na piekło. W naszym kraju jest mnóstwo katolików, którzy myślą, że pójdą do nieba, bo się wyspowiadali, czy przyjęli komunię świętą. A to jest gówno prawda. Są skazani na piekło. Ja, jak przyjechałam tutaj, mój brat w Chrystusie powiedział mi, nie znasz Jezusa. I w pierwszym momencie stwierdziłam, że on nie może mieć racji. I zapytałam Boga, tato, czy ja znam Jezusa? Bóg dzisiaj jest dla mnie tatą. I znalazłam kartkę ze swoim snem spisanym rok wcześniej. W ogóle nie spisywałam swoich snów, a jakimś cudem tak się zdarzyło, że ten spisałam. I z tego snu jednoznacznie wynikało, że go nie znam. I wtedy przyszłam i powiedziałam, chcę cię poznać. Jeżeli chcesz spotkać Jezusa, jesteśmy tu dla ciebie. Jeżeli twoje serce tęskni za Bogiem, jesteśmy tu dla ciebie. Od czasu, kiedy spotkałam realnie Jezusa w swoim życiu, wszystko się zmienia. Jestem uwalniana z odrzucenia, z poniżenia. Jestem uwalniana z różnych rzeczy w moim życiu. Czuję się coraz bardziej wolna. W ogóle jestem szczęśliwa, że jestem córką Boga. Wiem, że jestem córką Boga. Wiem, że spotkałam Jezusa i diabeł już nigdy mi tego nie wykradnie. 2000 lat temu Jezus umarł na krzyżu. I to nie jest żadna enigmatyczna gadka, tylko On naprawdę tam umarł. On na krzyżu poniósł twoje choroby. On na krzyżu poniósł twoje zniewolenia, twoje niemoce, twoje nałogi. Nie musisz palić papierosów. Jezus umarł za to na krzyżu 2000 lat temu. Jeżeli jesteś na cokolwiek chory, jeżeli czujesz się zniewolonym czymkolwiek, jeżeli jesteś smutny, jeżeli ogólnie w życiu jest ci źle, przyjdź do nas, pomodlimy się o ciebie. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa do swojego życia, jesteśmy tu dla ciebie. Jeżeli nie przyjąłeś Jezusa, twoje życie na ziemi nie ma sensu. Wiem, ale teraz możesz go spotkać, jest dla ciebie nadzieja. Cały czas jestem w nim. Jeżeli nie spotkałeś Jezusa, twoje życie jest bez sensu. Przeżyjesz chwilę na tej ziemi i pójdziesz do piekła. I po co ci to było? Po co ci w ogóle ta chwila na ziemi? Skoro za chwilę trafisz w jeszcze gorsze miejsce. Proszę? Ja nie chcę tam iść. Ja spotkałam Jezusa i wiem, że idę do nieba. Ja wiem, że czeka mnie wieczne szczęście. Już tu na ziemi doświadczam ogromu tego szczęścia. Ogromu tej miłości. Już tu na ziemi doświadczam, że w Bogu jestem zaakceptowana. Już tu na ziemi doświadczam, że Jezus realnie może zmienić moje życie. Ona myślała, że ja
Być może niektórym z was wydaje się to zabawne, że tu stoję i mówię. A wiecie, co ja mam na to? Nie obchodzi mnie to. Bo ja wierzę, że są tu osoby, które przyjmą Jezusa do swojego serca. Nie musisz do nas podchodzić, jeżeli się wstydzisz. Po prostu w domu sam zawołaj do Boga. Sam zwróć się do Niego. On przyjdzie do ciebie. Bóg nie jest głuchy. Bóg nie jest głuchy. Jeżeli chcesz spotkać Jezusa, zacznij rozmawiać z Bogiem. Przyjdź do Niego. Jeżeli wstydzisz się podejść teraz, bo są ludzie, ale chciałbyś mieć z nami jakiś kontakt, weź ulotkę. One są tutaj dla was. Jesteśmy otwarci na to, żeby z wami rozmawiać. Ja wiem, że Jezus zmienił moje życie i nie zamieniłabym tego nigdy na nic innego. Jeżeli chcesz, możesz Go przyjąć dzisiaj. Być może to jest jedyna okazja w Twoim życiu, żeby przyjąć Jezusa. Być może jestem jedyną osobą, którą słyszysz, która ogłosi Ci Ewangelię. Ja jestem tutaj. Jeżeli chcecie, możecie tu przyjść. A ja i Jezus jedno jesteśmy. Więc jeżeli podejdziecie do nas, uwierzcie mi, że nic nie stracicie. A możecie bardzo wiele zyskać. Możecie zyskać wieczność, bracia i siostry.